Najdrożsi Helu, Januszku, Zbyszku, kochany Józku, żyje z Pana Marysia. Kochany Józku, kochany z dziś, moi drogi. 24 stycznia 1940. Mija 5 miesięcy od chwili widzenia się i pożegnania w przedziale pociągu w Poznaniu. Ewa wówczas płakała. Matka, żegnając się ze mną, przeczuwała, że rozstanie będzie tak długie. Może nawet na zawsze. Jak Danuśka daje sobie radę z Ewuśką i rodzicami w tę ciężką zimę? Byłam jego ukochaną córeczką. Ewuśką. Często chodziliśmy na spacery. Nigdy nie zapomnę disneyowskiej Królewny Śnieżki, którą razem obejrzeliśmy w kinie. 12 marca. Miałem niesamowity sen. Matka śniła mi się, że była gdzieś w drugim pokoju w naszym mieszkaniu. Ja nastawiłem radio na muzykę i walczyłem sam ze sobą, z sobowtórem. Po przebudzeniu się leżałem na wznak. Okropnie waliło mi serce. Cóż ten sen miał złego wróżyć? Poznali się we Lwowie przez stryja mamy, generała Trojanowskiego. Często wychodzili na bale. Pamiętam jego granatowe spodnie z lampasem i szable. Byłam zła i strasznie zazdrosna, że nie zabierają mnie ze sobą. Ale ojciec, chcąc mnie pocieszyć, powiedział, żebym się nie martwiła, bo niedługo będziemy na bale chodzić razem. 9 kwietnia. Paręnaście minut przed 5 rano, pobudka w więziennych wagonach i przygotowanie się do wychodzenia. Wyjazd karetką więzienną. Przewieziono nas gdzieś do lasu, coś w rodzaju letniska. Tu szczegółowa rewizja. Zabrano mi zegarek, na którym była godzina 6.30. Pytano mnie o obrączkę. Zabrano ruble, pas główny, scyzoryk. Ten dziennik znaleziono przy jednych z ponad 4000 zwłok, wydobytych z katyńskich dołów. Pisany niemal do ostatnich chwil, jest jednym z najważniejszych dowodów zbrodni, jakiej wiosną 1940 roku dokonało NKWD na polskich oficerach. Zawarte w nim zapiski są dla mnie najcenniejszą, ale i najbardziej bolesną pamiątką po majorze Adamie Solskim, moim ojcu.